Na początku marca nowy koronawirus SARS-CoV-2 dotarł do Polski. Liczba zakażonych rośnie z dnia na dzień. Rząd wprowadza coraz to nowe restrykcje i obostrzenia, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To trudny okres dla wszystkich i każdy powinien teraz szczególnie skupić się na bezpieczeństwie swoim i innych, a szczególnie osoby pozostające w kwarantannie oraz seniorzy, osoby chore i z osłabionym układem odpornościowym, które są narażone na cięższy przebieg choroby wywołanej nowym wirusem. Tym, którzy z jakichś powodów nie mogą być wspierani przez rodzinę i przyjaciół, pomagają ośrodki pomocy społecznej. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komendą Policji Powiatowej i Sanepidem, z którymi koordynujemy jakby pomoc dla osób, które są w kwarantannie i nie mogą wychodzić z domu. Jeśli będą takie sytuacje, będziemy oczywiście udzielać pomocy. Już takiej pomocy udzielamy. Współpraca pomiędzy instytucjami się bardzo dobrze układa. Na razie sytuacja jest opanowana, jest wszystko w porządku. Mamy uruchomiony numer interwencyjny, pod którym można zgłaszać swoje potrzeby. Możemy pomóc w zrobieniu zakupów. Możemy też udzielić wszelkich informacji, bo to jest też duży problem, jak słyszymy tutaj, odbieramy ten telefon, to ludzie są zdezorientowani, tak? Strach przed chorobą, zmiana trybu życia i izolacja od ludzi może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne. Epidemie wirusowe często niosą ze sobą spadki samopoczucia, zaburzenia lękowe i depresje. Jeśli nie potrafimy poradzić sobie z nową rzeczywistością, powinniśmy szukać pomocy u psychologa. Nie musimy nawet wychodzić z domu, wystarczy zadzwonić. Osoby, które sobie naprawdę już nie radzą, mają do dyspozycji takie ścieżki pomocy stworzonej przez urząd. Czyli jeżeli potrzebujemy porady psychologa, to zostały takie telefony uruchomione. Dwa w naszym powiecie, jeden znajduje się w PCPR-ze, dyżuruje pod tym telefonie pan psycholog. Również psycholog dyżuruje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Te numery są ogólnie dostępne i tam prosimy o dzwonienie, jeżeli taka potrzeba wystąpi. Oczywiście z wszystkimi takimi życiowymi sprawami, nie tylko związanymi akurat z tą sytuacją, która w tej chwili ma miejsce, no bo wiadomo, że to jest jakby najbardziej nas w tej chwili absorbuje. My jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie już w tamtym tygodniu, mając jakby świadomość, że pewne działania nasze zostały tutaj w tej taki naturalny sposób ograniczone, to znaczy zamknięte zostały urzędy do tego bezpośredniego kontaktu. W związku z powyższym, że klientami naszymi tutaj, osobami, które korzystają z naszej pomocy, są osoby niepełnosprawne. A więc mamy tutaj w bazie telefony do tych osób i pani psycholog właśnie w ubiegły wtorek do wszystkich tych osób zadzwoniła. Wszystkie te osoby odpowiadały, że mają kogoś z rodziny, natomiast bardzo się cieszą, że taka pomoc, że w ogóle zainteresowanie w ich kierunku było. Jak zapewniała dyrektor, do PCPR może zadzwonić każdy z różnymi sprawami, nie tylko socjalnymi, a placówka pokieruje rozmówcę i pomoże rozwiązać problemy. Jest w stałym kontakcie z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy z całego powiatu. No dużo osób jest poddanych kwarantannie, jest apel władz o to, aby nie opuszczać swoich miejsc zamieszkania, jeśli nie jest to konieczne, a w związku z powyższym ta pomoc tutaj jest w zasięgu ręki i najważniejsze, żeby ludzie mieli tę świadomość też, tak, że mogą zadzwonić i mogą skorzystać. Niestety trzeba być ostrożnym, bo nawet w czasach pandemii znajdą się oszuści, którzy chcą wykorzystać cudzy strach. Mamy niestety już sygnały o oszustach, więc prosimy Państwa o czujność. Nasi pracownicy zawsze wcześniej umawiają się z Państwem, omawiają szczegóły takiej pomocy, jak ona będzie wyglądała. Każdy z naszych pracowników ma w sobie legitymację, pracowników socjalnych oczywiście, więc oczywiście na odległość, ale można zweryfikować tą osobę. Prosimy o czujność, bo naprawdę już się pojawiają takie sytuacje, że się osoby podszywają pod osoby chcące pomóc. Działa też specjalna całodobowa linia Narodowego Funduszu Zdrowia. By uzyskać informacje, jak postępować, gdy podejrzewamy u siebie zakażenie wirusem, można dzwonić również do Sanepidu 24 godziny na dobę.